Zwycięski, uradowany, szczęśliwy Wawrzyniec Bartnik Pogali Fen 46. Można powiedzieć śmiało, że jeśli chodzi o walki w Fenie, to do 3 razy sztuka. Tak, w Fenie, dzień dobry, witam wszystkich. Tak, w Fenie do 3 razy sztuka, a jednak były 3 porażki, jeszcze jedna na Brave'ie. No kurde, niewiarygodne szczęście, nie wiem czy jesteś w stanie doświadczyć takiego szczęścia, gdzie poważna kontuzja, operacja, później poświęcasz wszystko, nie ma wyniku, 3 przegrane. I w końcu wygrana jeszcze w takim stylu, naprawdę, to nie da się opisać tego uczucia, naprawdę. Wygrana też ciesząca, bo 0 skradzione z rekordu młodego prospekta. Tak, tak, nie było tutaj żadnego zawodnika na odbudowę, niepokonany, bogato amatorsko też tam miał, poddawał, nokautował, miał poddanie chyba wieczoru, miał nokaut wieczoru, także jeszcze większe szczęście, że takiego zawodnika pokonuje, a nie jakiegoś przyjezdnego, nie wiadomo skąd. Z jakim ładunkiem emocjonalnym wchodzi doświadczony zawodnik po 3 czy kilku porażkach do klatki? Czy jest swego rodzaju spokój, czy była jednak niepewność? Musiałem się uwolnić od tego wszystkiego, naprawdę musiałem odrzucić wszystkie te myśli, że co, jak znowu przegram. Tak było przed ostatnią walką, gdzieś tam później dlatego się spowiem, ale do tej walki też jestem w pełni zdrowy, w końcu nie było żadnych tam przeciwności zdrowia, czy poważniejszych kontuzji. No to wszystko zagrało jak powinno, czy to waga, zdrowie, głowa, tutaj rozmawiałem. Wszystko było dobrze z głową, ale zawsze może być lepiej. Tutaj Martyna Nowak fajnie mi tutaj podpowiedziała kilka szczegółów, był plan rozpisany w zeszycie i to wszystko zrealizowałem. Nie patrzyłem na przeciwnika, robiłem swoje do końca. I tak się skończyło. Powiedzmy sobie szczerze, doskonale wykluczyłeś możliwość zakończenia przez Bartka tej walki, ponieważ oczywiście jest to Stójkowicz. Czy twoim planem było właśnie wykluczyć jego najsilniejszą broń, gdzieś tą wykroczną nogę? Tak, wszystko było w planie. Uzować, atakować, presja z kontry i okopać nogę. Właśnie to taki sam o sobie mówił Stójkowicz. Więc wyłączyłem mu te nogi, gdzie już nie wiem, czy w drugiej, w trzeciej na pewno już się wywracał, nie mógł wstawać. No to się czuje i później już, jeśli miałem presji, że dobra, to muszę go skończyć, wyrzuciłem to z siebie, przepracowałem sobie pełne 3 rundy z pełną kontrolą. Od tych kopnięć aż właśnie stopa mi spuchła dosyć, tam coś, nie złamane, ale uszkodzenie. Te kopy siadały i było to widać w walce. A ciebie to irytowało w pewien sposób, że ta walka traciła troszeczkę na dynamice przez to, że no twój rywal już nie był w stanie stać na nogach? Nie, w ogóle. No tak jak mówię, do poprzednich walk wychodziłem się bić, lubiałem to, lubiłem cały czas jak coś się dzieje, po prostu nie mogłem ustać, w dystansie musiałem się bić, tutaj no, odłączyłem się od tego, czyli nawet przysiadce sobie kontrolowałem, odpoczywałem w tym klinczu. Biłem łokciami po każdym z tych łokci i czułem, że uginają się te kolana. Już na koniec był trochę podłączony, no dużo nie brakło do skończenia, ale tak samo mówię, no, że nie śpieszyło mi się, nie musiałem go skończyć. Obaliłem go sobie i tak zakończyłem tą walkę. Ja nie chcę cię ciągnąć za język, bo oczywiście jesteś świeżo po walce, natomiast teraz jest zwycięstwo, to też czy pojawiła się taka myśl, aby gdzieś tutaj wywołać do tablicy Szymona duszę, aby rozwiać gdzieś te wątpliwości co do tamtejszego przerwania? So, była złość, miał być rewanż, nie dotrzymali słowa, nie oglądam się za to. Ja teraz jestem zwycięski, ja chcę sobie teraz brać, znaczy brać. Dostałem takich zawodników, gdzie będę sobie budował ścieżkę do góry. Interesuje mnie tylko jedno w tej federacji, no teraz nie będę mówił, bo to dopiero pierwsze zwycięstwo, ale chcę się bić, chcę jeszcze w tym roku zawalczyć, jeszcze raz zobaczymy jak ta stopa, jak będzie wszystko ok. Zawalczyć, później też doprowadzić się do porządku, bo tam mam jedną sprawę do zrobienia jakby u lekarza, ale tak jak mówię, jak nie mam ciśnienia na kogo, będzie ta walka, to będzie i ja i do swoje, robię swoje, zapierdzielam cały czas, więc jestem gotowy. A czy ty będziesz dążył do rewanżu, nie mówię, że w tym roku, ale może gdzieś tam przyszłościowo za kilka lat z Jackiem Jędraszczykiem, no bo to było najbardziej efektowne starcie Gali Fen 44, myślę, że kibice chcieliby to ponownie zobaczyć. No tak, ale właśnie tutaj po każdym pojedynku każdy chce rewanż i to jest taki przegrany mocno, czy nie, jest urażona dusza. Ja mówię, no mam 4 porażki, jakbym miał teraz każdego wyzywać na rewanż, to nie w moim stylu, no przedną nam się drogi jeszcze, to zobaczymy, a jak nie, to też nie będę żałował. No wygrali, gdzieś dusza, wiadomo, trochę kontrowersji było, ale jednak nie działno na to kolano, później trochę inaczej mogło się to skończyć. Z Jackiem, no doświadczony, pokonał mnie po prostu, może pierwsza runda była zdecydowanie nie moja, ale nie wyszedłem tego pojedynku tak jak powinienem, to ja popełniłem błędy i to ja przegrałem. Że, jakby każdy chciał mieć teraz rewanż z przegranymi zawodnikami, to trzeba osobne gale chyba robić.
Tak sobie zerkam na twoje nogi, tu jest trochę krwi, jest parę siniaków, są generalnie widać, że mocny był pojedynek. Powiedz mi, ile trzeba tutaj czasu dać sobie luzu, odpoczynku, żeby wrócić na salę? No bo zgaduję, że no kilka ładnych dni, tydzień, dwa, trzeba będzie odpocząć. Nie potańczysz dzisiaj. No nie, od maty to na pewno tydzień, bo to już nawet czy były kontuzje czy nie, ale trzeba złapać tą świeżość, także tydzień maty na pewno, ale tutaj ta stopa, czuję jak z minuty na minutę jest coraz większa. Zobaczymy co tam jest, to o prawej stopie, tak. O, tak, no kopałem tam trochę tą nogę, też ja ucierpiałem, także to będzie wyznacznikiem, kiedy wrócę. Teraz już nie robię takich błędów, że robię sobie przerwy tydzień, dwa, wakacje. Od razu w tym tygodniu, pewnie w przyszłym pójdę na siłownię, coś tam się poruszać, żeby nie wyjść z formy. Zobaczymy jak stopa, no i lecimy dalej, no bo co, też najmłodszy nie jestem. Muszę być cały czas w formie i tak jak mówiłem, szedłem tutaj do tej organizacji po jedno, nie udawało się i czekam na kolejne wyzwania. Czy dziękujesz komuś w związku z tym dzisiejszym zwycięstwem? Czekałem na to, bo to nie miałem okazji 3 lata udzielać wywiadu, tak jak już mówiłem. Także no co, dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali, bo to 3 porażki, dużo ludzi może się odwrócić, ale mam taką ekipę. Jestem dumny, że mogę ją reprezentować. Naprawdę mam mega wsparcie w Częstochowie. Moja narzeczona, która jako jedyna chyba widziała, jak się czuję po tych porażkach, bo wychodząc z domu to wiadomo. No dobrze się czuję, wszystko jest okej, ale w domu jak się wracało, to włączałem się, leżałem. Także ona to jakby najbardziej widziała. No i co, trener Andrzej, którego właśnie widzę tam w narożniku, on ze mnie wyciska to wszystko. Dzięki niemu zrobiłem się takim profesjonalnym zawodnikiem. Oczywiście Paweł, narożnik, Krystian. Sponsorzy, no bo mieszkając w Częstochowie, trenować w Poznaniu, dwa mieszkania płacą, no to dzięki nim mogę to robić. System Tango, firma Dziedzicki, naprawdę, browar, wąsorz. Serdecznie wszystkim dziękuję, tak jak już wcześniej wspomniałem, też Martyna Nowak fajnie mi naprostowała głowę pod profesjonalny sport. Ale wymieniać jeszcze wszystkich, pewnie kogoś ominąłem, nie obrażajcie się, ale mam mętlik w głowie. Nie wiem, czy będzie świętowany, no właśnie potańczyć chyba nie potańczę. Jakbym mógł się teleportować do Częstochowy, to na wszyscy świętują mistrza Polski dzisiaj, także bym pewnie posiedział. Ale jutro wrócę, to może jeszcze będę siedzieć, to się może dołączę. Klatce, bardzo fajne zakończenie wywiadu, więc tu poprosimy o jeszcze raz, o powtóreczkę. O kurde, to już będzie takie trochę wymuszane. Wymuszane będzie, ale to już bardziej taki płacz, aż ze szczęścia. Już wszystkie emocje ze siebie wydusiłem tam w klatce. Puarem, naprawdę, no niewiarygodne szczęście. Chyba Adesanya też mówił to po walce z Pereirą, że życzę każdemu, żeby kiedyś każdy ktoś tak, żeby ktokolwiek poczuł to szczęście, co on, i też każdemu tego życzę. Tylko naprawdę trzeba robić coś więcej niż tylko siedzieć w domu i myślę, że zwykły przeciętny człowiek nie poczuje takiego szczęścia nigdy w życiu. No słuchaj, okres poważek to także okres nauki, więc dzisiaj udowodniłeś, że on nie poszedł na marne. No nie poszedł, naprawdę. No, z każdej walki nie było wyniku, ale czułem z walki na walkę, że jest coraz lepiej, że naprawdę progresuje i to mnie napędzało. Nie poddałem się, dużo zawodników mogłoby się poddać po 3 porażkach, po kontuzji, operacji, ale to nie u mnie i tutaj pokazałem, że było warto to wszystko przecierpieć i szkodzi się na takiego właśnie fightera, tak jak jestem teraz. A sama będę zawsze i to pokazałem właśnie w klatce w walce. Tyle dzisiaj. Zwycięski Wawrzyniec, Bartnik, gratulacje i dziękujemy. Dziękuję wszystkim, do widzenia.